Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś znajdujemy się w Centrum Szkoleniowym Siniac i z tej okazji razem z Krzyśkiem porozmawiamy sobie o najczęściej popełnianych błędach przy wykonywaniu suchej zabudowy. Ciekawi? Oglądamy! Pierwszym błędem, o którym chcieliśmy dzisiaj wspomnieć, jest brak mijanki na płytach kartonowo-gipsowych przy wykonywaniu sufitów podwieszanych. Zrobiliśmy tutaj taką małą makietę, żeby Wam uświadomić, jak to powinno i jak nie powinno wyglądać. Tutaj mamy połączenia płyt nieoryginalne, czyli tak zwane połączenia cięte, które przechodzą w jednej linii na jednym profilu. Jest to kategoryczny błąd, dlatego bo tutaj w tym momencie będzie pojawiało nam się pęknięcie, nawet jeżeli te płyty są podparte profilem, i tak prawdopodobnie to popęka. Mamy tą samą makietę sufitu, ale błąd już został tutaj przez nas poprawiony i tak to powinno wyglądać prawidłowo, czyli przy pojedynczym płytowaniu mijanka pomiędzy właśnie tymi cięciami nieoryginalnymi powinna być minimum o jeden profil, czyli tak jak w tym przypadku. Przy podwójnym płytowaniu również musimy o tym pamiętać. Przy dwukrotnym płytowaniu musimy również pamiętać o połączeniach ciętych, żeby one nie przechodziły w jedną linię, czyli musimy zrobić mijankę, ale również musimy pamiętać o tym, żeby jedno z drugiej płyty nie trafiało w połączenie z pierwszej płyty, czyli tutaj również musimy zachować mijankę. Mało tego, jest jeszcze tutaj w tym wypadku połączenie oryginalne, które również należy przesunąć, czyli po prostu przesuwamy to o połowę płyty, tak jak w tym miejscu, czyli żadne łączenie w drugiej płycie nie wchodzi w łączenie na pierwszej płycie. Następnym, najczęściej popełnianym błędem na budowach przez budowlańców jest wkręcenie naszej płyty do profila UD, tak zwanego przyściennego. Pamiętajcie, że nie powinniśmy tego robić. Nasz profil UD jest profilem pomocniczym, który pozwala nam na spozycjonowanie naszego sufitu. Natomiast kręcić płyt do niego nie powinniśmy, wykonując takie kręcenie. Tak naprawdę nasz sufit, który jest konstrukcją jakby pływającą i on powinien sobie pracować niezależnie względem ścian monolitycznych, zostanie w tym miejscu usztywniony i mogą później wynikać jakieś pęknięcia na naszym suficie. Później jest to wszystko zganiane na wykonawców albo na technologię karton gipsów i suchych zabudów, że zawsze Wam pęknie, a w 99% wynika to po prostu z błędnego wykonywania swojej pracy. Tak więc pamiętajcie, te profile w tym miejscu nie mają być przykręcone. Tutaj mamy taki przykład naszego sufitu i pamiętajcie, mamy tutaj profile CD i to do nich powinniśmy przykręcać nasze płyty, a profile UD zostawiamy w spokoju i wiedzcie, że nic złego Wam się już nie wydarzy. Kolejnym błędem, o którym warto wspomnieć, jest stosowanie nieodpowiednich mas do poszczególnych etapów pracy przy suchej zabudowie. Na przykład nie możemy szpachlować połączeń płyt kartonowo-gipsowych masami finiszowymi. Znaczy teoretycznie jest to możliwe, bo jest to wykonalne, można tak zrobić, ale to połączenie będzie błędnie wykonane, dlatego bo masy finiszowe nie są odpowiednio mocne i po prostu no, takie połączenia będą nam w przyszłości pękały. I to działa, moi drodzy, w drugą stronę. Bardzo dużym błędem, który będzie naprawdę Was srogo kosztował, jest wykonanie całopowierzchniowego szpachlowania sufitów przy użyciu mas zbrojeniowych. Biada temu, który to zrobi, a potem będzie musiał kostką szlifierską albo jakąś maszyną to dotrzeć. Także pamiętajmy, masy są różnego rodzaju, tak więc stosujmy je zgodnie z zastosowaniami, a unikniemy na pewno błędów, które no nie będą później miłe w skutkach. W sumie to chyba jednym z najgorszych błędów przy budowie, wykonywaniu prac z suchą zabudową jest pośpiech. I może on nie wynikać z zastosowania złych materiałów albo wykonania czegoś w złej technologii. Pośpiech jest złym doradcą i przez niego są problemy, bo możemy wszystko zrobić książkowo, przeprowadzić cały proces od A do Z,
a i tak będzie źle. I tutaj chciałbym, żeby Krzysiek teraz przytoczył jakiś przykład, gdzie właśnie ten pośpiech najczęściej nas gubi i on bywa najgorszym błędem, który może nam się przytrafić. Wszyscy wiemy, że podczas budowy domu inwestorzy ustalają czasami nierealne terminy. Tutaj pojawia się magiczne takie słowo, że chciałbym się wprowadzić do świąt. Nie wiem dlaczego, ale tak zazwyczaj bywało. Najgorszym problemem w budowaniu domów jest wilgoć. I to zarówno zawarta w parze wodnej, jak i zawarta jeszcze gdzieś w betonie, w tynkach. Tynki są niepodosychane, wylewki są niewygrzane, wilgoć jest wszechobecna w domu, a już zaczynamy pracę nad suchą zabudową. Następnie płyty kartonowo-gipsowe chłoną tą wodę i później pojawiają się problemy z wilgocią w płytach kartonowo-gipsowych, co może skutkować różnymi problemami, na przykład zagrzybieniem, pękaniem podczas ich rozsychania i różnymi innymi tematami, które na pewno chcielibyśmy uniknąć. Tak więc pamiętaj, drogi inwestorze lub wykonawco, śpiesz się powoli, a unikniesz błędów. Jednym z kolejnych błędów, które warto dzisiaj poruszyć, jest zły dobór zamocowań do wieszaków przy suficie podwieszanym. Nieważne, czy stosujemy tego typu wieszaki S-y, czy to są wieszaki obrotowe, czy nawet wieszaki noniuszowe, musimy to wszystko mocować do stropu betonowego za pomocą takich oto dybli stalowych. Niestety grono fachowców używa do tego celu takich oto kołków szybkiego montażu. Oczywiście one nadają się do zamocowania różnych rzeczy, na przykład profila przestrzennego, na przykład profila CW, jeżeli montujemy na przykład ścianę kartonowo-gipsową, ale niestety do wieszania sufitu podwieszanego one się nie nadają. Dlaczego? Po pierwsze, przepisy przeciwpożarowe. Podczas pożaru ten plastik wytapia się i niestety sufit może nam spaść na głowę, nie zdążymy uciec z takiego pomieszczenia. Druga sprawa, z biegiem czasu ten plastik ulega degradacji i takie połączenie może być wadliwe. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście my poruszyliśmy tylko 5 najczęściej spotykanych błędów na budowach, ale wiemy, że jest ich znacznie więcej, więc wy, jeśli jakieś znacie, piszcie na dole w komentarzach. Z chęcią wszystkie przeczytamy. Oczywiście zachęcamy do dania kciuka w górę i zasubskrybowania kanału, żeby nie opuścić żadnego z odcinków, które będą się tutaj pojawiać. Tak więc jak na razie to wszystko. Ja się z wami żegnam. Krzysztof. Również się żegnam. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Cześć.